Rodzice myśleli, że wywiadówka będzie krótka i nudna, ale czekała na nich niespodzianka. Rozmawiamy z panem Andrzejem Lewińskim, organizatorem spektaklu Wpadka. Czy tematyka tego spektaklu spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród rodziców i uczniów? Myślę, że tak. Po obejrzeniu tego spektaklu rodzice i uczniowie znajdą chwilę refleksji na tym, co się działo na scenie, jakie słowa padały ze sceny, bo jest to spektakl dosłownie o życiu, o tym, co się dzieje za ścianą, na przykład obok u sąsiadów, gdzie na przykład gdzie są rodzice, na przykład w sferze patologii i niedaleko nich również i ich wychowankowie, czyli dzieci. Spektakl jest jak najbardziej wskazany i ja pochwalam tu szkoły, że akceptują nasze propozycje, bo bez tego no niestety czasy są takie, że młodzież coraz bardziej sięga po używki, narkotyki, dopalacze, już nie mówiąc o komputerach, siadania po 24 godziny przed komputerem i inne sprawy. Także jak najbardziej wskazane jest oglądanie takich spektakli. Pochwalam dyrekcję tej szkoły, że rokrocznie wybiera się na te spektakle, jeżeli chodzi o profilaktykę i edukację w tym temacie. Czy w swoim repertuarze macie państwo inne spektakle podejmujące tematykę narkomanii? Jest spektakl zatytułowany My dzieci z Dworca ZO. Też chwilowo jest niedostępny w repertuarze z uwagi na chorobę jednej z koleżanek, dosyć poważną. Jak tylko wyzdrowieje, to wrócimy do tego tematu. Jakie wrażenia po spektaklu? Podobał mi się. Są bardzo dobre wrażenia. Pewnie będę bardziej obserwować córkę. No, całkiem w porządku. No, mi się bardzo osobiście podobało. Mam córkę 14-letnią, więc pewnie coś wywnioskuję z tego. Nie spotkałam się raczej z żadnym ani w rodzinie z narkomanią i tak dalej, ale przez to wezmę do siebie głębsze uwagi i tak dalej. No na pewno takie, no dużo człowiek się nauczy, prawda? I można się powiedzieć, że dużo takiej wiedzy o swoich dzieciach, gdzie rodzice czasami przeoczają to wszystko. Bardzo pozytywne, bardzo takie niespodziewane zakończenie dla mnie do samego końca, trzymające w napięciu tak naprawdę. Nie spodziewałam się, że Dixit to będzie właśnie córka tego państwa. Typowa rzeczywistość, rodzina polska. No tak jest, nie? Rodzice pracują, a dzieci wychowuje poniekąd ulica. Rodzice nie wiedzą dużo, co dzieciaki robią. Także bardzo rzeczywiste. Czy takie spektakle mają wystarczający wpływ na młodego człowieka, żeby go ustrzec przed niebezpieczeństwami narkomanii? Tak, oczywiście, że tak. Tylko co na to młodzież, tego nie wiem. No myślę, że tak. To zależy od no nie wiem, od charakteru, od psychiki, jak człowiek jest do tego nastawiony. Myślę, że tak. No myślę, że tak. Nie do końca. One na pewno wspomagają, uświadamiają pewne rzeczy, zarówno młodym, jak i rodzicom, ale wydaje mi się, że potrzeba jeszcze dodatkowych działań. Niektóre dzieci tak, a niektóre wręcz przeciwnie. Mogą wręcz nauczyć jak mają postępować, jak mają po prostu zachować się między sobą, nie? Czyli tak jak tam było ukazane, że jedno dziecko by nie wiedziało, że można, bo że pójdę do koleżanki, a w gruncie rzeczy robią co innego. Także na dwoje babka wróżyła. Jak można pomóc takim ludziom? Ciężko powiedzieć. Myślę, że największą tutaj rolę spełniają rodzice, także też szkoła i myślę, że nowoczesne media, takie jak internet. Odwyk, przede wszystkim odwyk. Psychicznie się nastawić, no i wspierać taką osobę. Rodzice muszą pomagać i być przykładem. Nie wiem, rozmawiać. Na pewno trzeba wspierać, bo to jest ważne. Dzieciaki muszą wiedzieć, że jednak my im pomożemy. Na pewno im nie zrobimy nic złego, tylko wręcz przeciwnie. Także zawsze musicie mówić prawdę. Najgorszą, ale prawdę. Wtedy jesteśmy w stanie wam pomóc. Chyba przez tylko i wyłącznie rozmawiać, tak? Przez rozmowę. A co z tego wyjdzie i właśnie przez takie spektakle, jakie tutaj dzisiaj zobaczyliśmy. Czy spotkała się pani z takim problemem narkomanii w swoim życiu, na przykład w rodzinie albo wśród znajomych? Nie spotkałam się. Tak. Nie. Nie, w rodzinie i wśród znajomych raczej nie, ale głośno o tym się mówi i w telewizji, i w radiu, także ten temat jest znany. Na szczęście nie i mam nadzieję, że nigdy się nie spotkam. Masakra. Dzieciaki są po prostu wrakiem człowieka, także lepiej nie próbować. Rozmawiam z panią Katarzyną Kowalską, pedagogiem szkolnym. Czy możemy zadać pani kilka pytań? Tak, oczywiście. Jakie są wrażenia po spektaklu? Spektakl bardzo mi się podobał, był mi znany, bo co roku nasza młodzież korzysta z tego przedstawienia. Wtedy idziemy do Kinoteatru Adria lub do Opery Nowej w Bydgoszczy. Dobrze, a dlaczego spektakl, a nie pogadanka? No, w tym roku postanowiliśmy skorzystać tutaj z propozycji aktorów, którzy na co dzień występują w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, żeby urozmaicić rodzicom trochę tą problematykę. Myślę, że do pogadanek, warsztatów, zebrań w szkole, w przedszkolu są przygotowani do tego, przyzwyczajeni, a taka forma jest na pewno ciekawsza, nowsza i równie wartościowa. A czy według pani tematyka tego spektaklu spotyka się z dużym zainteresowaniem rodziców i uczniów? Z tego, co słyszę, po spektaklach rodzicom się podoba to przedstawienie, uczniom myślę również. Są zadowoleni z takiej formy współpracy, na pewno. A czy spotkała się pani z takim problemem w pracy? Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie, ale niestety co jakiś czas problem gdzieś tam się pojawia. No pracujemy w gimnazjum, tak? Wy chodzicie, ja pracuję. Pracujemy w gimnazjum, więc spotykamy się z młodzieżą, która akurat w ten trudny okres dorastania wkracza. Jest to okres niestety nastawiony na kryzysy różnego typu, emocjonalne, gdzieś tam zagubienia, na szukanie towarzystwa. No i kiedy się trafi na to nieodpowiednie towarzystwo, problem może się pojawić. A czy chciałaby pani poradzić coś rodzicom w celu ochrony ich dzieci przed tym niebezpieczeństwem? Myślę, że ci rodzice, którzy uważnie obejrzeli spektakl i wyciągnęli wnioski dla siebie, skorzystali dzisiaj z tego przedstawienia. I tak jak aktorzy tutaj zagrali, myślę, że przede wszystkim więzi w rodzinie, to żeby mieć kontakt z własnym dzieckiem, dobry kontakt z dzieckiem, nie tylko dla pozoru, ale naprawdę spędzać czas i dbać o te więzi, o szczerość, uczciwość w rodzinie, wtedy można zapobiegać.